Jeden z niekwestionowanych bohaterów, a może i główny bohater widowiska w konfrontacji rekordu z rezerwami Legnickiej Miedzi, Szymon Szymański. Przypominasz sobie przypadek w nowożytnych dziejach futbolu, żeby ktoś ustrzelił hat-tricka z rzutów karnych? Na starcie powiem tak, dziękuję bardzo, cieszę się, 3 punkty. Nie przypominam sobie, nie widziałem chyba takiego meczu. Jakie myśli krążyły po twojej głowie w przerwie spotkania, kiedy przegrywaliście już 1-3? No było na pewno lekkie poddenerwowanie, ponieważ no, ostatnio też przegraliśmy 3-0, dzisiaj u siebie tracimy 3 bramki do przerwy. Ale wzięliśmy się w garść, fajnie zareagowaliśmy, no i super, że to się tak wszystko skończyło. Wynikiem futsalowym cokolwiek, natomiast no, defensorów obu drużyn dzisiaj chyba nie za bardzo jest za co chwalić. No myślę, że otwarty futbol tutaj z obydwu stron, fajny dla oka, dla kibica i cieszy to, że na koniec to my zwycięsko wychodzimy z tego pojedynku. Rokowania, przewidywania przed wtorkową, pucharową konfrontacją z Górnikiem Łęczna? No na pewno gdzieś jako cała drużyna musimy poprawić tutaj grę obronną, bo na pewno tutaj zespół z Łęcznej nie będzie nam wybaczał takich błędów, jak dzisiaj robiliśmy. Na tym się skupimy, przeanalizujemy i myślę, że spokojnie podejdziemy do tego meczu, oczywiście z wolą wygranej. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Autor bardzo istotnego dla rezultatu końcowego gola kontaktowego, Dariusz Rudzki. Ciężko było, długo się w bólach rodziło to zwycięstwo. A ja wiem, myślę, że wszystko było pod kontrolą. Tak? Włącznie z grą defensywną? Nie, no na tym musimy gdzieś, my na tym pracujemy, a jakoś ta obrona idzie jak krew w piach i w zasadzie w 2 meczach tracimy 6 bramek. Ale zwojga złego to już... Dla widowiskowości tego naszego spotkania. Myślę, że jak mamy wygrywać 5-3, a wygrywać 2-0, to niech będzie 5. Wynik w mojej opinii przynajmniej jest adekwatny do gry obronnej obu zespołów. Tak Legnicianie jak i wy prosiliście się o to multum bramek przystartowy. No tak, no z czego nie jestem na pewno dumny, bo jestem środkowym obrońcą i odpowiadam za tą obronę wraz z czwórką obrońców defensywnymi i tracić 3 bramki w kolejnym meczu, no to nie jest to powód do dumy. No musimy nad tym pracować, nic innego nam gdzieś tam nie pozostaje. Zagraliśmy bardzo otwarty futbol, mieliśmy problem z tym, żeby się szybko zorganizować po stracie i przeciwnik to wykorzystał w pierwszej połowie. Ale skorygowaliśmy to w przerwie, później myślę, no przy odrobinie szczęścia wyprowadziliśmy cios decydujący na 4-3, bo tam oni mogli to w zasadzie zamknąć w podstawowym fragmencie gry. No i cieszę się, bo to co ostatnio się dzieje przy startowej i w meczach z nami to jest niesamowite, liczę na takie same emocje już we wtorek. O czym za moment, na razie jednak chciałbym, żebyś ocenił grę Legniczan w tej konfrontacji, bowiem w mojej opinii ze wszystkich wcieleń rezerw Miedzi, jakie mieliśmy na przestrzeni lat okazję oglądać, to było najciekawsze. Tak, myślę, bardzo otwarte spotkanie, kilka indywidualności w ich zespole, dużo takiej kombinacyjnej gry otwartej, przez co właśnie gdzieś tam były straty, sytuacje dla nich, dla nas. Cieszę się, że te zespoły z Ekstraklasy stawiają na taką otwartą grę. Wiadomo, jest to czasem okupione błędami w obronie, bo gdzieś te zespoły się odkrywają, ale fajnie gramy, cały czas gdzieś tam piłką, nie ma prostych środków, tylko jest fajna kombinacyjna gra. Do pewnego momentu ze strony Legnicza fajnie to wyglądało, ale później wróciliśmy drugi bieg i udało się zwyciężyć dzisiaj. No to na koniec poruszony już przez ciebie wątek wtorkowej konfrontacji w Totolotek Pucharze Polski z Górnikiem Łęczna. Czego spodziewa się kapitan rekordzistów po tym starciu? Co by nie było, my już jesteśmy wygranymi, także my z takim, tak musimy podejść do sprawy. Tak jak mówię, jesteśmy zwycięzcami, bo już doszliśmy tak daleko, w zasadzie z taką pustą głową możemy podejść do tego spotkania. Też nie będziemy odstawać, to jest jakby ukoronowanie dla klubu taki mecz, liczę na emocje i widowisko podobne do dzisiejszego.